najbardziej go-kartowe wrażenia z jazdy, to zawsze było właśnie faktycznie Mini. A w tym tygodniu znajdujemy się na premierze najnowszej rodziny Mini, czyli zobaczymy, jak wygląda najnowszy Mini Cooper oraz najnowszy Countryman, czyli dwa samochody, które mają odbudować i stworzyć nowy wizerunek marki, czyli taki bardziej młodzieżowy. Jak wyglądają nowe miniacze? Chodźcie, zobaczymy sobie w detalach. Nowego Mini Coopera. Nie zmieniło się bardzo dużo, bo nadal ten samochód ma być tą ikoniczną oczywiście wersją. Ma być charakterystycznym tym samochodem, który powstał oczywiście w latach 2000 i tak jest też w tym przypadku. Zostało bardzo mocno odświeżone, zostało bardziej charakterystycznie zrobione na te nowe czasy i na tych nowych klientów, którzy mają także przybyć do tej marki, ale nie zmieniło się tyle, żeby na przykład zrezygnować z tych okrągłych, charakterystycznych świateł. Światła matrycowe z różnymi rozwiązaniami typu LED-owego, w którym możecie mieć oczywiście ten charakterystyczny ring LED-owy oraz takie światła do jazdy dziennej w formie takich brewek. Wygląda to bardzo fajnie. Atrapa została także delikatnie zmieniona ze względu na to, że nowy Mini Cooper jest już tylko i wyłącznie elektryczny i nie potrzebuje już chłodnicy, więc tak naprawdę ten ośmiokątny grill, który zawsze był charakterystyczny, pozostał jakby zaślepiony. Cały samochód ten w tym przypadku jest w pakiecie John Cooper Works, czyli jest bardziej charakterystycznie narysowany, bo jest po prostu także bardziej sportowy. Zobaczcie na te piękne naklejki, które także są charakterystyczne dla JCW oraz te bardziej agresywne zderzaki, które są delikatnie też bardziej tym takim usportowieniem tego samochodu. Wygląda to wręcz fenomenalnie, a John Cooper Works to nie jest jedyna wersja wyposażenia, bo macie jeszcze 4 różnego rodzaju wersje wyposażenia. Od wersji Classic, po Favorite, po Elegance oraz właśnie także po JCW, który jest takim tą wisienką na torcie. Piękne 18-calowe koła oraz charakterystyczna bryła dla Mini, czyli tak naprawdę krótki przód, długi rozstaw osi oraz bardzo niskie i sportowe także nadwozie oraz same koła, które są rozstawione dosłownie po kantach tego samochodu. Ale podoba mi się to, że nadal jest ta bryła charakterystyczna, ta ścięta szyba, która jest naprawdę niska pod charakterystycznym kątem oraz te bezramkowe drzwi, które są tutaj także ukryte. No po prostu nadal jest ten charakterystyczny look, jeśli chodzi o Mini, włącznie nawet z takim pięknym logo, które się wyświetla na dole. Wersja JCW ma także bardzo ciekawe poszerzenia, jest tutaj troszeczkę inaczej to wszystko zrobione i połączone jest to nadal z różnymi kolorami, jeśli chodzi oczywiście o dach i także nadwozie, więc swoje Mini możecie personalizować dosłownie dowoli. Ale tu jest najbardziej tłusto, jeśli chodzi właśnie o wersję JCW. Zobaczcie, jak on jest charakterystycznie narysowany. Skrzydło, które było charakterystyczne dla JCW, nadal pozostało. Trochę tu przypomina mi tą wersję GP. Bardzo długie, fajne, charakterystyczne. Oraz te światła, które się zmieniły. Światła z tyłu są także matrycowe. Światła, które potrafią zmieniać swój także wzór. Albo macie ten charakterystyczny Union Jack Flag, albo dwie różne inne wersje także do wyboru. Na pewno da się zmieniać, jak to mówi BMW. I zaraz zobaczymy. Mamy wersję Classic, którą w tym momencie aktualnie widzicie. Do tego jest wersja Favorite oraz światła John Cooper Works, które powinny się teraz Wam wyświetlić jakby za pomocą tych świateł matrycowych, które widzicie właśnie na naszym samochodzie testowym. Tak naprawdę jest narysowany w taki bardziej zaostrzony sposób. Bardziej jest tu więcej kantów, więcej elementów, które są tak dosłownie od ekierki narysowane. I ten dół, który jest zrobiony bardzo mocno sportowo. Zobaczcie, jaki dyfuzor pojawił się na dole oraz te charakterystyczne nalepki, które bardzo fajnie także podkreślają całą tą stylistykę, jeśli chodzi właśnie od tego JCW. Bo po prostu macie także ten kolor, który robi swoją robotę z tym czerwonym, to wszystko się dosłownie pięknie kontrastuje. Czas na wnętrze, a wnętrze zmieniło się dosyć mocno, bo to jest tak naprawdę największa rewolucja, jeśli chodzi o Mini i zmieniły także się materiały. W tym momencie samochód jest wykonany z materiału z recyklingu oraz także fotele nie dostaniecie już w wersji Mini Yours, czyli tak naprawdę nie ma już tej naturalnej, pięknej skóry, która była tu możliwa do zamówienia, a pojawiła się skóra syntetyczna. Chociaż zobaczcie, że te fotele nadal mają taką aspirację rajdową, aspirację sportową, bo nadal są bardzo mocno także wybrzuszone, mają fajnie te wyprofilowane boczki oraz ich wzór jest także naprawdę ciekawy. Te połączenie czerwonych nitek oraz tych po prostu elementów, które są tutaj zastosowane, to wygląda jakoś tak bardzo fajnie, spójnie. A wycieczkę do tyłu zaczynamy sobie od pociągnięcia i przesunięcia także całego fotela, który elektrycznie przesuwa się do przodu i stwarza nam jakiekolwiek wejście do tyłu, ale nadal to jest wersja trzydrzwiowa, która jest dosyć ciężka.
do tego, żeby zająć tutaj jakkolwiek miejsce, ale szczerze powiedziawszy, z tym miejscem nie ma jakiego większego dramatu, bo tak naprawdę fotel ustawiony teraz pod mój wzrost, tak naprawdę mam jeden palec wolnej przestrzeni przed sobą i tak tutaj jest tej przestrzeni naprawdę sporo, więc tak naprawdę mini stało się troszeczkę jednak większe w środku niż było w poprzedniej generacji. Bardzo mi się podoba to wnętrze, że po prostu powiększyło się i dzięki temu jesteście w stanie tutaj bardziej komfortowo na dłuższych trasach podróżować, nawet w 4 osoby. A deska rozdzielcza zmieniła się kompletnie, oprócz tych materiałów, o których Wam wspominałem, bo tutaj wszystko jest wykonane już z recyklingu. Bardzo dużo macie takich pasków, paski takie dosłownie skórzane, elementy, które są wykonane i jest tych paseczków troszeczkę. Tych pasek jest na przykład także na kierownicy, która kompletnie się zmieniła. Jest to widać taki trochę projekt bardziej już BMW. Bardzo gruba, bardzo mięsista kierownica z niewielką ilością także przycisków i bardzo dużą poduszką powietrza z napisem właśnie z tym nowym logo Mini. Tak naprawdę nie macie przy kierownicy nawet łopatek, bo w końcu to jest samochód także elektryczny. Za wyświetlacz taki główny, prędkościomierz i tak dalej. Oczywiście macie head-up display lub możecie także to sobie wyświetlić na tym ogromnym ekranie, który się najbardziej zmienił. To jest nowy ekran OLED-owy, który przywędrował do Mini, ma 9 cali i jest zrobiony w formie takiego kółka. Wygląda to po prostu mega fantastycznie, bo jest takim tym charakterystycznym elementem, który był zawsze w Mini, bo po prostu to kółko nadal tutaj pozostało. Fajnie działa, ma naprawdę dosyć dużo funkcji, widać, że BMW tutaj zrobiło swoją robotę, bo jednak to jest ten nowy system iDrive i tutaj tych funkcji jest. Szkoda tylko, że jednak sterowanie klimatyzacją macie przeniesione na ekran i dosłownie wszystko w większości z tego ekranu będziecie musieli jednak robić, bo jednak zabrano Wam te fizyczne przyciski. Zmieniony został także panel pod spodem, ale nadal pozostał w tej charakterystyce lotniczej. Zmieniono także oczywiście wybierak biegów, którego już tu fizycznie dosłownie nie ma, tylko macie taki przełącznik, za pomocą którego wybieracie kierunek jazdu. Przycisk power także jest za pomocą takiego jednego dosłownie wichajstra, którym przekręcacie, żeby uruchomić także cały samochód. I macie przycisk experience, który zmienia oczywiście funkcję oraz także styl całego samochodu. Macie różnego rodzaju także właśnie tryby jazdy green, vivid, balance oraz timeless. Jest tych tutaj trybów kilka oraz najważniejszy go-kart. Bardzo fajny panel, który jest taki charakterystyczny dla Mini w formie tego kółka, gdzie macie na środku prędkość, macie także status naładowania Waszej baterii oraz to, jak korzystacie i jak wykorzystujecie energię. I to bardzo fajnie jest tutaj zobrazowane, więc tutaj ten rodowód Mini pozostał. Ale tak, to zobaczcie, że tutaj tych schoweczków jest dosyć sporo. Pojawiła się ładowarka indukcyjna oraz nawet macie indywidualny podłokietnik, który jest przeznaczony dosłownie dla kierowcy. No i także za pomocą takiego paseczka macie tutaj taki malutki schowek na środku. I to jest właśnie takie charakterystyczne. Szczerze powiedziawszy, jedyny dosyć duży problem tego wnętrza to są te materiały, które są bardzo szorstkie i bardzo już jest tak plastikowo w tym samochodzie i to mi się najmniej podoba, bo Mini mnie przyzwyczaiło do tego, że jednak w tym samochodzie było tak bardzo premium, że te materiały były takie bardzo fajne premium, a tutaj jest już trochę gorzej, ale za to macie bardzo fajne podświetlenie. Zobaczcie także na okno panoramiczne i także takie piękne podświetlenie ambientowe, które się oczywiście zmienia wraz z trybami. A bagażnik? Czy coś się zmieniło? Nie. Wersja trzydrzwiowa nadal jest dosłownie samochodem na jedną walizkę kabinową i jakieś porcje wacików, bo tutaj miejsca nadal jest dosyć mało, ale wykonanie tego bagażnika nadal jest na poziomie premium. Nie zmieścicie tutaj za dużo, ale do miniacza nigdy nie trzeba było mieścić za dużo. W końcu to jest dodatkowe auto w Waszej rodzinie, które po prostu ma dawać Wam fun z jazdy, a nie praktyczność bagażnika. Czas na silnik. A tak naprawdę zmieniło się tutaj najwięcej, bo Mini teraz występuje tylko i wyłącznie z silnikiem elektrycznym. Nie zostaniecie już niestety silnika tak zwanego 1.6 THP Turbo. Tak naprawdę co my tutaj mamy? Mamy 184 konie i okolice 300 km zasięgu na baterii oraz macie jeszcze mocniejszą wersję, czyli Johna Cooper Worksa, a tak naprawdę Mini Cooper SE o mocy 214 koni i zasięgu jakichś 400 km. To jest oczywiście zależne także wszystko od baterii, która jest tutaj zamontowana. Tylko i wyłącznie elektryczne Mini? No tak, takie są teraz czasy, że tylko i wyłącznie będzie elektryczne Mini, ale z tego co pamiętam, jak jeździło poprzedniej generacji Mini o właśnie tym słynnym symbolu SE, to było świetny go-kart, który miał niewyobrażalne przyspieszenie i był tak bardzo zwinny. Więc w tym momencie, chyba szczerze powiedziawszy, się cieszę, że mi nowe Mini jest także właśnie elektryczne.
modelem uzupełniającym gamę nowych Mini jest tak naprawdę Mini Countryman, który zmienił się naprawdę dosyć mocno. Jest wyższy, szerszy i dłuższy, czyli tak naprawdę ma być większą konkurencją dla samochodów typu Audi Q3 czy właśnie Volvo XC40, bo jednak jest to segment premium. Ale zobaczcie, że zmieniło się także cały przód, zmienił się bardziej charakterystyczny jest teraz. Nowe lampy Mini Signature, które także mają te różne funkcje i mają także światła matrycowe i te nowoczesne LED-owe, oczywiście światła do jazdy dziennej, także wyglądają bardzo fajnie. Charakterystyczny grill, dosyć wysokie także nadwozie, połączone z tymi nowoczesnymi kolorami, oczywiście personalizacja jak to w Mini, we wszystkie możliwe różne strony. Charakterystyczne słupki, które mogą być polakierowane w czarnym kolorze oraz także w białym, kontrastowy dach, który też może być w różnych odcieniach, to robi tą charakterystyczną robotę, jeśli chodzi o Mini, ale tak naprawdę jest to crossover SUV, który ma delikatnie stać wyżej nad ziemią i ma być takim właśnie bardziej użytecznym samochodem niż na przykład to wariackie Mini Cooper. Duże nowoczesne koła, dosyć spory rozstaw osi, który pozwolił także wygospodarować więcej miejsca w środku. Okolica pewnie 18 cm prześwitu, bo to jest taki standard, jeśli chodzi o ten samochód. No i 13 cm dłuższe także nadwozie, z czego faktycznie to najbardziej widać, że ten Countryman jednak jest teraz jeszcze większym samochodem. Podobają mi się te charakterystyczne, takie delikatne wstawki z tymi nalepkami. No robi to robotę, połączone czarne relingi, no ale to jest Mini. Tu ma być ten styl, tu ma być ta zawariackość i to mi się bardzo fajnie podoba. No i tył szczerze powiedziawszy, jest to dosyć nietypowy projekt, szczerze powiedziawszy, bo zobaczcie na tą mocno nabudowaną i także taką napompowaną część właśnie z tym logo dużym Mini i napisem Countryman. Pojawiły się także tutaj te światła nowe, które mają też różnego rodzaju także te animacje powitalne oraz te także różnego rodzaju sygnatury. Plastiki w formie takich matowych oraz takich srebrnych plastików, które mają bardziej przypominać to, że to jest jednak crossover, jest to bardziej takie odporne. No i bagażnik. Bagażnik, który ma być najważniejszą zaletą Countrymana, czyli tak naprawdę 460 litrów pojemności z możliwością także powiększenia do prawie 1500 litrów, dokładnie 1450 litrów, ale tak, to zobaczcie ile tu jest przestrzeni, no tutaj na pewno zmieścicie więcej niż w Cooperze. Pojawiło się także tutaj delikatne miejsce na jakieś jeszcze oczywiście kable do ładowania lub ewentualnie jakieś drobnostki, więc tu jest naprawdę tej przestrzeni sporo i kanapę możecie sobie widać także podzielić w sensownym także trybie 40-20-40, więc ten samochód widać naprawdę konkretnie został przemyślany i jest także na pewno większy niż był. Klameczki kasetowe, trochę jak w latach 2000, ale widać wracają do mody. Jest także powiększono także tylną część, 2,5 cm więcej wygospodarowano dla pasażerów z tyłu i widać tego miejsca jest naprawdę tutaj sporo, więc cztery osoby spokojnie tutaj będą wygodnie także podróżować. W końcu to jest kompaktowy crossover. A co z przodu? No to chodźcie. A wnętrze to jest dosłownie to samo, co żeśmy już Wam opowiadali w przypadku właśnie Mini Coopera, a tak naprawdę detale różnią te samochody, na przykład pionowe wloty i wyloty powietrza to są bardziej charakterystyczne elementy właśnie dla Countrymana, a tak naprawdę to wszystko jest to samo, nadal ta sama kierownica, nadal ten ciekawy okrągły wyświetlacz o wielkości tych 240 mm średnicy i brak czegokolwiek, tak naprawdę brak panelu do klimatyzacji oraz takie ciekawostki właśnie jak kolejny schowek na zasadzie tych pasków i ciekawe takie elementy, które są także tutaj. Tu jest na przykład umiejscowiony też projektor, który daje nam taki piękny ambient właśnie na tą deskę, która jest w takiej ciekawej fakturze. Pojawiły się tutaj także, o, mamy takie fajne schowki, mamy tutaj także ładowarkę indukcyjną, podłokietnik, który nawet się wysuwa, więc tutaj pozycja i to wszystko jest naprawdę bardzo fajnie dopracowane. Tej przestrzenności także dodaje to okno panoramiczne, które jest też na górze, więc mamy takich tych elementów dosyć sporo. I tutaj zastosowana też nowego rodzaju skóra. Skóra na fotelach, która jest właśnie już tą skórą wegańską, ale nadal jest w takim bardzo charakterystycznym kolorze dla Mini, czyli w takim właśnie takim kolorze brązowym, rudym, pomarańczowym, ale już nie jest to naturalna skóra, tylko jest to już skóra syntetyczna, więc tutaj zmieniło się w takiej to formie, ale tak naprawdę miejsca jest tu dużo i naprawdę to stylistycznie wygląda bardzo ciekawie. Czas na gamę silnikową Countrymana. Tutaj jest naprawdę dosyć ciekawie, bo macie oczywiście wersję elektryczną, która ma być taką topową wersją i ma mieć tam ponad 300 koni i 5,6 sekundy do pierwszej setki dzięki napędowi All-4, bo macie także dwa silniki, które realizują ten cały napęd. Ale tak naprawdę tutaj coś innego siedzi. Słyszałem o tym, że będą dostępne także silniki benzynowe oraz silniki diesla, więc
nie mówcie, że ja to dosłownie wam przekazuję, ale tak, będą takie silniki także dostępne, więc nadal Countryman będzie bardzo fajną alternatywą właśnie dla swojej konkurencji z segmentu premium, bo dwa silniki, benzynowy, diesla oraz elektryczny pozwoli jakośkolwiek całą tą gamę wypełnić, więc to myślę, że będzie bardzo fajny element, a ten elektryk, który będzie miał ponad 300 koni i 5,6 sekundy do setki, to myślę, że będzie naprawdę bardzo fajny samochód. No i tak oto wyglądają dwa nowe miniaki, Countryman czy Cooper. To już zostawiam wam w komentarzach, także decydujcie, który samochód wygląda ciekawiej, świeżej, nowocześniej. Mi szczerze powiedziawszy bardzo przypadł do gustu nowy Cooper tak naprawdę, więc co? Ja dziękuję wam serdecznie za obejrzenie tej krótkiej prezentacji. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału Motookiem, a my widzimy się już w następnych prezentacjach czy testach na naszym kanale, więc co? Do zobaczenia, cześć, hej!